Ignacy dostał 40 zł. Ilość pieniędzy Y, jaką miał po X dniach, opisana jest wzorem. Y równa się 40 minus 2,5 razy X. Naszkicuj tę zależność w układzie współrzędnych i oblicz, ile zostało Ignacemu pieniędzy po 8 dniach. Dobrze, więc to jest ta zależność. Może zróbmy tabelkę. Czyli tak, Y, może inaczej, zacznijmy od X-a. Czyli tu będzie X, czyli ilość dni. Y, tu jest ilość pieniędzy. No i co? I oczywiście X jest, zaczynamy od zera, prawda? Nie wiemy, ile miał pieniędzy wcześniej. Nie możemy tutaj wnioskować. Wiemy, że ta zależność obowiązuje po tym, jak dostał 40 zł. Czyli dla X równego 0, no to jest dzień, w którym otrzymał te pieniądze, czyli wtedy miał 40, prawda? X równe 0, Y równa się 40. X równe, może żeby uniknąć tutaj takich liczb niecałkowitych, posuwajmy się co 2 dni. Tak? Czyli tak, pierwszego dnia miał 40, X równe 2, drugiego dnia, no to miał 40 minus 2,5 razy 2, czyli 40 minus 5, czyli 35. Kolejny dzień dnia trzeciego, nie, czwartego. Czwartego dnia miał 2,5 razy 4, czyli 10, czyli miał 40 minus 4 razy 2,5, czyli 40 minus 10, czyli 30, prawda? Czyli codziennie wydawał 2,5 zł, czyli co 2 dni wydawał 5 zł, prawda? Czyli co 2 dni ubywa tutaj 5 zł z tego, co posiadał. Może tak, może jeszcze 6, czyli znowuż 5 będzie, czyli 30 minus 5 to jest 25. No i może jeszcze 8, prawda, 8 dnia. To jest 8 razy 2,5, to jest 20, czyli mu zostało 20 zł. No i może wykreślmy teraz tę zależność w układzie współrzędnych, czyli tak, tu będzie x, prawda, na osi poziomej będzie x, czyli dni, a na osi y będą pieniądze. I dobierzmy skalę, może to będzie tak, 2, 4, 6, 8, 10, a tu będzie 10, 20, 30, 40. No dobrze, i po kolei. Pierwszego, czyli dla x równego 0, czyli na początku miał 40. Po dwóch dniach miał 35. Tu jest 35. Po czterech dniach miał 30. Po 6 dniach miał 25. No i wreszcie po 8 dniach miał 20. No, czyli no, wygląda to na linię prostą. Może połączmy teraz te kropki jakąś taką zieloną linią może. Czyli tak łączymy. No i prawda, dalej możemy ciągnąć, aż nie miał nic, prawda? Czyli którego dnia... O! Prawda? Czyli na przykład 10 dnia miał złotych 15, tu jest 12 dnia miał złotych 10, 14 dnia miał złotych 5 i 16 dnia, czyli 16 dnia wygląda, że już wszystkie pieniądze wydał, czyli powinien mieć 40 minus 16 razy 2,5. Teraz 16 razy 2,5 to jest 2 razy 16 plus 0,5 razy 16. Czyli no, 32 plus 8, czyli 40. I rzeczywiście wszystkie pieniądze wydał dnia 16.